Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Gromadzimy się jak każdego 10 miesiąca, aby oddać cześć Paszy Prezydenckiej i wszystkim ofiarom katastrofy smoleńskiej, aby podziękować ich za odwagę pamiętania. Jesteśmy w okresie Adwentu, kiedy to nieustannie oczekujemy ponownego przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus, który narodził się w konkretnej sytuacji, w konkretnych realiach, był synem narodu żydowskiego. I nie sposób, patrząc na Jezusa Chrystusa, zapomnieć, że każdy człowiek jest zrośnięty ze swoją ojczyzną, że jego podstawowym obowiązkiem, wynikającym nawet ze cnoty sprawiedliwości, jest pamięć i troska o ojczyznę. I dlatego osoby, które zginęły w katastrofie, są dla nas wzorami, bo one jako wybrani przez naród polski pojechali oddać cześć naszym bohaterom. To oni właśnie mieli też odwagę pamiętać o tych, którzy oddawali za tę ojczyznę swoje życie w czasie całego XX wieku. Módlmy się zatem w tej krótkiej modlitwie, pamiętając o nich, prosząc o dar życia wiecznego dla nich, a także obiecując, że w naszych sercach nieustannie będzie trwać pamięć o tych wielkich naszych rodakach. Ojcze nasz, wieczny odpoczynek, jak zmarłym dać Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek, racz zmarłym dać Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek, racz zmarłym dać Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Królowo Polski, módl się za nas. Masz twarz obrosy, ziemi w morzu.